Dzień dobry, zaczynamy dzisiaj obchód i pokażę Wam, jak przerzedziłem u siebie jabłka. Bardzo mocno, w tym roku bardzo mocno pojechałem ze względu na duże koszty. Duże koszty zbioru, ropa, paliwo, prąd, także tylko chowamy do komory w tym roku towar premium. Żadnych uszkodzeń, żadnych niewybarwionych, na to sobie nie możemy pozwolić. Dlatego pojechałem maksymalne dawki w tym roku. I tu było zastosowane litr samego globarylu. Efekt przeszedł moje oczekiwania. Zwala bardzo dużo. Towar będzie, myślę, że wyrównany. O, to jeszcze do wlotu. I zostało to, tu, te dwa do wlotu i tu dwa. Tu jeszcze coś, ten, o, też jeszcze. I to jest to samo. Z każdej rozety zostało jedno jabłuszko. I więcej, proszę Państwa, niepotrzebne. Jeżeli teraz idziemy i te jabłka widać, to jest dużo. To jest dużo. Jeżeli byśmy musieli je szukać, no to już jest niedobrze. Ale ich widać. One urosną. Zapełnią nam całą tą przestrzeń. I naprawdę tu będzie czerwono. To będzie czerwono. To jest Prince. On urośnie 8-8,5 i to wszystko nam pozapełnia. Proszę. O. I to się nazywa przerzedzenie. To się nazywa profesjonalne przerzedzenie. Nie bać się. Nie bać się tego przerzedzenia. Do mnie pracownicy przyjeżdżają, wchodzą do sadu, a mnie rwić. Na raz? Mówię, tak, na raz. O, to super. Taka robota nam się podoba. Trzeba tak doprowadzić sad, żeby pracownik przychodząc, on nie musiał się zastanawiać, czy to ma za mało koloru, czy jest za małe. Nie, mają rwać. Mają rwać ponad 2 tony na głowę takiego towaru, bez problemu. Jeżeli bym im kazał wybierać te same czerwone, to on będzie się zastanawiał, czy to już jest na tyle czerwone, żeby oberwać, czy jeszcze może zostawić, bo szef będzie krzyczał. Takie jest rozburzenie. Nie, tu wchodzą dziewczyny, jadą po kolei. Dlatego stosuję szereg zabiegów. To jeszcze będzie zastosowane cięcie listwą. Idziemy teraz w galę. Pokażę po metamikronie, jak zwaliło. Po drodze jeszcze wpadłem do młodego Idareta. Tu było litr globarylu i setka fiksora. I też tak, tak to wygląda. Jeszcze tu leci, jeszcze tu leci. I Darek jest bardziej odporny na przerzedzanie, ale też to jest zrobione dobrze, dobrze jest to zrobione. Będą tu zabiegi na wybarwianie, obowiązkowo kolor. Wszystko musi być. Dobra, i teraz już idziemy w galę. Gala przerzedzona była metamitronem. W dawce 300 gram czystego składnika na hektar. 1000 litrów na hektar wody. Wszędzie używam 1000 przy przerzedzaniu. Musi iść duża ilość wody. Efekt na tym drzewie. Idziemy dalej. Na niektórych to mało co zostało. Ale to jeszcze nam wypadnie. To gala lubi rosnąć w takich gronach, więc jej przyrzedzanie obowiązkowo, bo nic nam z tego nie wyjdzie. Niby jabłek nie widać, ale potem przy zbiorach się okaże,
ile tego towaru będzie. To wszystko nam pozapełnia te puste przestrzenie. Jest równo rozłożone. O. Ładnie jeszcze leci. Jeszcze metamitą, jeszcze z tydzień będzie działał. Idziemy w Rubin Stara i w Suprę. Supra spadła prawie cała. No, powiem wam za chwileczkę dlaczego. Ale tu mamy Rubin Stara. Dawka, jaka tu poszła. Litr samego globarylu. Też jest rozłożenie. Jeszcze spadnie, bo to widać żółknie. O. To jeszcze z spodu też. I to jeszcze wyleci. I przejdziemy za chwileczkę w Suprę. Gdzie zrobiłem, jak pamiętacie, doświadczenie. To już było piłą zrobione. Widać, ile tu jabłuszek wyszło. Mimo tak mocnego przerzedzenia. Jeżeli bym tego nie przerzedził, to by była masakra. Tu by było to jeszcze do wlotu. O, tam. Tyle jabłuszek w zupełności wystarczy. I daret już nie będę pokazywał, bo wcześniej pokazywałem. I tu następny janogoret. Widać, ile leży. Także równo są te jabłka rozmieszczone. Nie ma takich gron, że to jest pozbijane, czy... Rozłożenie jabłek bardzo fajne. Dobra, idziemy w Suprę. No i tutaj mamy Suprę, którą przerzedziłem dla doświadczenia dawką litr globarylu i setka fixora. Leci wszystko. Zostają po jednym jabłku, a nieraz nawet nie. Czyli taka dawka jest zabójcza na Jana Goldy. Tu tych jabłek zdecydowanie jest za mało. Tu jest zdecydowanie o. Leci 90%. Tyle spadło przez parę dni, bo to była oprawa mechaniczna robiona. Jeszcze leci i końca nie widać. Także tu plonu z tego jednego rzędu nie będzie. Będzie takie porównanie, tak? O. Takie jabłka lecą. No dobra, to na tyle dziś z przerzedzania. O. Także zdecydowanie te dawki na Jana Goldów się nie nadają. Pozdrawiam.